Cage był taki jak jego muzyka, radosny, otwarty, uśmiechał się cały czas, słuchał, był zainteresowany rozmową, nie było w nim nic z artysty, był po prostu zwykłym człowiekiem, który szukał kontaktu z innymi ludźmi, lubił rozmawiać, lubił się śmiać, był bardzo wesoły, bardzo dowcipny, wszystko go interesowało, więc rozmowa z nim była zawsze fascynująca, ja oczywiście chciałem się dowiedzieć, co on ma do powiedzenia, a on wolał słuchać tego, co ja miałem do powiedzenia. John Cage urodził się w 1912 roku w Los Angeles. John Cage to artysta i myśliciel, jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci współczesnej kultury. Od dzieciństwa uczył się gry na fortepianie. Jego mistrzami byli Arnold Schoenberg i Marcel Duchamp. Od lat 40. Cage pozostawał pod wpływem filozofii wschodu, a szczególnie buddyzmu zen. Utworem, który zainicjował dyskusję o granicach muzyki, był 4 minuty i 33 sekundy ciszy granej przez orkiestrę lub jakikolwiek instrument czy zespół. John Cage zmarł w 1992 roku w Nowym Jorku. Poznałem Cage'a, kiedy byłem nastolatkiem. Zainteresowałem się nim. Przez lata szukałem książek na jego temat, jakiejś jego biografii i nie znalazłem niczego takiego. Ponieważ już go znałem, napisałem do niego list, czy nie chciałby współpracować ze mną przy napisaniu jego biografii. W krótkim czasie nasz kontakt zmienił się, ponieważ gdy się spotkaliśmy, poświęciliśmy trochę czasu na rozmowę o jego muzyce i o jego życiu. Powiedział do mnie, odetchnij, nie musi być tak formalnie. To było przyjemne dla mnie. Tamta praca nie była tylko pracą, to było trochę jak przyjaźń. 2012 rok został poświęcony w Lublinie setnej rocznicy urodzin znakomitego amerykańskiego artysty Johna Cage'a. W programie obchodów znalazły się wydarzenia prezentujące zarówno dzieła samego Cage'a oraz kompozytorów, muzyków, performerów, poetów i malarzy, które powstawały z inspiracji jego twórczością. Autorami tego niepowtarzalnego programu są Jan Bernat, dyrektor artystyczno-programowy Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża oraz amerykanista profesor Jerzy Kutnik z UMCS. Inspiracja Cage'a w latach 50., 60. dla polskich kompozytorów tego okresu była niezmiernie ważna. Oni wiedzieli, że Cage'a nie potrzeba naśladować, natomiast trzeba brać przykład z Cage'a w tym sensie, że on pokazał, że można robić to, co się chce robić. Na 75. urodziny Cage'a powstał program muzyczny w specyficznym języku kodowany przez Larry'ego Polańskiego. Zaprojektowałam program używając nazwiska Cage, C, A, G, E, jak gamy muzycznej. Za każdym razem, jak zaczynał się program, brzmiały unikatowe bity w różnych rytmach, dźwiękach, głosach, z różnymi samplami, dlatego nigdy nie było tak samo. To, co nazywamy przypadkiem, w UK to jest przypadkiem kontrolowanym przez niego. On wymyślał bardzo skomplikowane, złożone procedury losowe, ale to on te procedury wymyślał, to on je inicjował, to on decydował ostatecznie, które decyzje losu były do zaakceptowania. Słowo wyrazić, słowo ekspresja jest dokładnie przeciwieństwem tego, co chciał osiągnąć. On chciał pozwolić dźwiękom wyrazić się i w tym celu musiał zneutralizować swoją własną obecność jako artysty, po to, żeby to nie on wyrażał dźwięki, nie on wyrażał siebie. I dlatego wymyślił te wszystkie bardzo złożone, skomplikowane operacje losowe, których celem było wyeliminowanie intencjonalności. Ciągle był zdolny do współpracy z wieloma różnymi osobami w różnych obszarach. Lubił to.
Oczywiście wszedłem w jego życie, a on wszedł w moje. Wzajemnie przenikaliśmy się. Myślę, że to była prawdziwa, realistyczna droga prowadząca do zazębienia się naszej twórczości, do spojrzenia, jak kreatywni artyści wpływają twórczo na siebie, zarażają się swoją wrażliwością. Nie chodzi o jakiegoś mistrza czy guru. Jeżeli tak było, to być może Cage podążał za innym guru, ale to tylko moja spekulacja. Cage podnosił potoczne doświadczenie do rangi inspiracji artystycznej. Uczynił on użyteczność społeczną miarą wartości dzieła sztuki i procesu twórczego. Artysta przywrócił zagubioną w muzyce i literaturze zachodniej tożsamość muzyki i języka. Wprowadził do definicji muzyki nowe podmioty, takie jak cisza, szum i naturalne dźwięki, jako zjawiska muzyczne. Cage zredefiniował pojęcia czasu i rytmu w muzyce, dzieła muzycznego, statusu twórcy oraz odbiorcy, procesu tworzenia i inspiracji. Dał początek nowym dziedzinom sztuki, takim jak happening, performance, poezja dźwiękowa, poezja wizualna i dźwiękowe odczyty. Będąc artystą styku, działającym na granicy muzyki, happeningu, poezji i filozofii, łączył różne formy w obszarze jednego dzieła. Dla mnie najważniejszą rzeczą, którą nauczyłem się od niego, była umiejętność przedstawienia swoich zdolności. Według mnie już później, kiedy jego ruchy były utrudnione, robił kompozycje w pojedynczych linijkach i też tworzył cudowne rzeczy. Źródło natchnienia nie zawsze musiało być dla niego ekstrawaganckie. Mogło być minimalne. Robił z niego coś, co było specjalnością Cage'a. Taka była jego praca. Cage był również pisarzem, o czym często w świecie się nie wie. Uważa się go za kompozytora, wykonawcę, myśliciela, może wizjonera. Natomiast stosunkowo niewiele osób wie, że pisał bardzo interesujące, bardzo nowatorskie, bardzo eksperymentalne, awangardowe teksty. I worked with John Cage the day before he died. Pracowałam z Cage'em dzień przed jego śmiercią. Jego odejście było dla nas wielkim szokiem. Gdy pracowaliśmy razem, miałam bardzo wiele pytań do Johna na temat moich solowych partii. Potem, gdy zmarł, pomyślałam, że nadal mam wiele pytań, ale jego już tu nie ma i przez krótką chwilę spanikowałam. Potem zdałam sobie sprawę, że nawet gdy żył, nigdy dokładnie nie odpowiadał na pytania, raczej otwierał drzwi, żeby samemu znaleźć odpowiedź. Gdy to zrozumiałam, było mi łatwiej pogodzić się z jego odejściem. Mówił, będziesz wiedział, jak interpretować, gdy będziesz wiedział, jak czytać. Trzeba czytać między linijkami. Wszystko jest w muzyce.